Łukasz, remis. Właśnie jak oceniacie ten wynik tak naprawdę, jak odbieracie? Bo przegrywaliście w tym meczu, ale sytuacji do zdobycia bramek nie brakowało. No tak jak mówisz, przegrywając 1-0, strzelając bramkę chyba w 80 minucie, tam w 78, no to trzeba z tego remisu, może inaczej, nie być zadowolonym, ale trzeba go uszanować. Raków na nim odskoczył, tabela teraz się już chyba maksymalnie spłaszczyła, ale z drugiej strony patrząc na to, jakie mieliśmy sytuacje, no to ten remis chyba Raków musi przyjąć z większym szacunkiem. No właśnie, cały czas jest ta walka o awans. Tutaj nie można, czasami się trzeba cieszyć nawet z takiego jednego punktu. Przed wami dwa kolejne trudne mecze, ale tak naprawdę dwa kroki już tylko od pierwszej ligi, jakby niektórzy powiedzieli. No na pewno. Teraz już ta sytuacja jest w tabeli tak skomplikowana, że będą się na pewno liczyć bezpośrednie mecze, a z tego co się nie mylę, to z Rakowem w pierwszym meczu chłopaki wygrali. Teraz mamy remis, także ten bezpośredni mecz mamy lepszy. Mamy lepszy z Zagłębiem, mamy lepszy z Kluczborkiem, także no zostały nam dwa mecze. Myślę, że gdybyśmy te dwa mecze wygrali, to na pewno będziemy w pierwszej lidze.